z chuliganem. Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem po pandemicznej przerwie, a moim gościem jest dzisiaj Witek Newelicz. Witam cię. Witam serdecznie panie Piotrze. Piotrze, no i witam serdecznie wszystkich widzów, którzy zechcieli ten odcinek oglądać. Witek Newelicz to chyba jedna z najbardziej niesamowitych historii, jakie opowiadamy w wywiadzie z chuliganem. Historia od dzieciaka z domu dziecka, siedzącego w różnych ośrodkach wychowawczych za komuny. Później historia w Krakowie walki z komuną, walki na ostre, podpalania pomnika Lenina. Około godziny 11.10 do budynku Komitetu Krakowskiego PZPR wtargnęła, używając m.in. pałek i gazu, 50-osobowa grupa młodzieży, rozpoczynając bezterminową okupację gmachu. Jako pracownik komitetu przede wszystkim sądzę, że do tej okupacji doszło w sposób, który nie może być przez nikogo aprobowany, dlatego że grupa, która się w tej chwili w budynku znajduje, do tego budynku wtargnęła siłą, używając świec, używając miotaczy gazu, używając pałek. Jak długo zamierzacie tutaj pozostać? Proszę pana. Do skutku, bo no nie widzimy innego wyjścia. My stąd nie wyjdziemy, jeżeli oni stąd się nie wyprowadzą. Jesteśmy na to zdecydowani. Spodziewamy się szturmu, będziemy stosować bierny opór, jeżeli do tego Będziecie się bronić, tak? No wie pan, będziemy się bronić niezaczepnie. To jest dziwne określenie, ale taka jest prawda. Historia licznych odsiadek, historia walki z uzależnieniem od narkotyków, historia także pojednania z Panem Bogiem. Długa opowieść, tak nieprawdopodobna, jak mówił niegdyś Witkacy o Sergiuszu Piaseckim, że nie chce się wierzyć, że się odbyła. To także wielki transfer medialny, bo Witek był kiedyś w zakładzie karnym w Strzelcach Opolskich redaktorem naczelnym pisma Recydywieści. Dzisiaj dyrektor programowy Telewizji Republika, więc transfer z Recydywieści do Telewizji Republika. Tak to można powiedzieć, czy cię dobrze przedstawiłem? No, mogą co niektórzy uznać, że to przedstawienie wydaje się być bardzo zaskakującym, ale jednakże, Piotrze, nie muszę mówić, panie redaktorze, Piotrze, przez 5 lat miałem okazję przyglądać się temu, co telewizja czyni z ludźmi, albo jak na nich oddziaływuje. I uważam, że mam całkiem niezłe przygotowanie do tego, aby tworzyć telewizję, jako dyrektor programowy wpływać na jej kształt, aby w jakiś sposób oddziaływać na widzów. Nie ma to nic wspólnego z propagandą oczywiście. 5 lat, to masz na myśli te 5 lat w zakładach karnych. To było 11 lat temu. Dzisiaj jesteś w świetle prawa osobą niekaraną. O tym, jak z tym było, porozmawiamy dzisiaj długo, bo to jest także opowieść o komunie, o III Rzeczpospolitej, a ta opowieść zaczyna się w Ustrzykach Dolnych. To się tak kojarzy wakacyjnie, Bieszczady, a ty tam przyszedłeś na świat. No to tylko przyszedłem na świat w Ustrzykach Dolnych. Powracałem do nich już i w pacholęcym, i w dojrzałym wieku. Ale po prostu no tam się urodziłem, całe życie przemieszkałem i przeżyłem w Krakowie, całe życie dojrzałe, a później no troszeczkę wędrowałem, znalazłem miejsce zamieszkania w zakładach karnych, jak powiedziałeś, ale też byłem przez 10 lat, przez 11 lat tak praktycznie poza granicami kraju w Londynie. Jak to było, że trafiłeś do domu dziecka bez prizorni, tak to się mówiło w Sowietach, więc taki polski bezprizorny dzisiaj jest w wywiadzie z chuliganem. No może z racji tego, że mamę moją poznałem w wieku 15 lat, tam się urodziłem, a później no, znalazłem swoje miejsce, już ja uzyskałem świadomość jako dziecko w wieku szkolnym albo późnym przedszkolnym. Odnalazłem się w Krakowie i tam już była moja babcia. I w tym Krakowie na ulicy Studenckiej bardzo blisko
rynku głównego. Ona wówczas nazywała się ulicą Świerczewskiego. Tam zamieszkiwałem przez kilkanaście lat do uzyskania jakiejś dojrzałości. Tak, oddychałem miastem Krakowem. Oddychałem wszystkim tym, co się w nim dzieje. Ja nie zapomnę, że tego nie można zapomnieć. W 1977 roku byłem młodym chłopcem i znalazłem się przypadkiem na ulicy Szewskiej podczas czarnej procesji na okoliczność śmierci Staszka Pyjasa. I to w jakiś sposób rzutowało na to, co później mi się przydarzyło w życiu. Jednak najważniejszą takim przeżyciem w domu mojej babci wizyta cioci z Anglii, tej przysłowiowej. Niektórzy tęsknili do cioci z Anglii, bo otrzymywali od niej paczki. Ja nie dostałem od cioci z Anglii żadnej paczki, ale przyjechała akurat na wizytę Ojca Świętego w Krakowie w czerwcu 1979 roku. I ja dostałem model lotniskowca i figurkę Szkota. I ona mi zaznaczała, że Szkot, ta figurka Szkota, taka sama, jaką można było dostać w sukiennicach, figurkę krakowiaka, nie? W takim celofanowym, w celofanowej tulejce. Po tych prezentach ja posłuchałem w nocy rozmowę mojej babci z jej siostrą, która pierwszy raz po 30 kilku latach się z nią zobaczyła, bo rozstały się we wrześniu 1939 roku, właściwie na początku września. I ta babcia z Anglii przeszła drogę z generałem Andersem, który ją tam, była jedną z tych 40 tysięcy cywilów, którzy wędrowali z generałem Andersem do Iranu. Później znalazła swoje miejsce do życia, wyszła za mąż za pułkownika Mgleja, zamieszkała w Edynburgu. Byłeś po kimś, kto jako dzieciak przesiąknął Krakowem, tak? Bo... Ona na pewno, Krakowem i Lwowem, bo moja rodzina z Lwowa. Na ścianie był herb mojej babci i ona była właścicielką Łukawicy Dolnej i przyległości. Pielęgnowałem do dzisiaj w moim posiadaniu jest jej dowód osobisty. I ona tam występuje w rubryce zawód jako właścicielka dóbr ziemskich Łukowica oraz przyległości koło Stryja. Ja tą rozmowę tych dwóch kobiet starszych, które spotkały się po 35 latach, ja ją podsłuchiwałem w nocy. Ciocia Masia, która przybyła z Edynburga w 1979 roku w czerwcu, mówiła o gehennie katyńskiej, gehennie syberyjskiej. Mówiła o tym, że mąż mojej babci zginął w Katyniu, w Charkowie, Biednoje, Smoleńsku, nie wiadomo właściwie gdzie, nie został zidentyfikowany do dzisiaj zresztą. I to tak mnie troszkę wzdragało, że przecież byłem nieświadomym, 11-letnim chłopakiem, jeszcze mogłem tego wszystkiego nie wiedzieć. A później w 80 roku pamiętam, jak babcia mnie wzięła na mszę w kwietniu do kościoła świętej Anny. Była, że intencji nie ma podanej oficjalnej. Intencją była modlitwa za duszę ofiar tej strasznej zbrodni. Skreślam dziś dla ciebie kilka słów, chociaż wiem, nie dojdą pewnie znów. Piszę stąd dla ciebie ten ostatni raz. Żegnaj już, kochanie, na mnie czas. Nocą wciąż te same miewam sny. Piękną panną młodą jesteś w nich. Synek pewnie urósł, za mnie przytul go. Teraz jeszcze trudniej odejść stąd. Byłem człowiekiem, który zaczął czytać bardzo szybko. Nie wiem, czemu to zawdzięczać. Czy byłeś cholernie zdolnym dzieciakiem, z którym od domów dziecka i ośrodków wychowawczych trafił do tego Krakowa, w międzyczasie wygrywał jakieś olimpiady w tychże ośrodkach wychowawczych? Jakieś żądło mnie ukuło, nie? Że zacząłem wnikać, zacząłem drążyć. Z wizyty Ojca Świętego pamiętam tylko to, że podjechały duże samochody i sprzedawały puszki Coca-Coli, co było po Coca-Cola się pojawiła w naszym kraju wcześniej, ale że wystąpiła w puszkach,
sprzedawana z ciężarówek na okoliczność wizyty Ojca Świętego, no to jednak był w jego pewnym, Krakowie, tak? W naszym Krakowie to był swego rodzaju ewenement. Jako 11-letnie dziecko musiałem zakonotować ten fakt. Ja chodziłem do szkoły nr 13, szkoły podstawowej w Krakowie, która była usytuowana w centrum miasta. Fryderyk Sol, Grzegorz Turnał. Jednak ludzie może dzisiaj utytułowani, ale jednak no, posiadający jakąś tam świadomość. To nie była szkoła w Nowej Hucie. Pod koniec 1981 roku, gdy wiedzieliśmy, co się w Afganistanie dzieje, że tam Rosjanie, tych biednych Afgańczyków, no nie było dla mnie problemem, jako dla młodego 12-latka, napisać na murze klasztoru ojców kapucynów. Zresztą no, mogę dzisiaj ich za to przeprosić, za tę dewastację. Afganistan walczy na przykład, nie kredą. Jak się historia legendarnego zadymiarza z Krakowa, bo dla wielu taką legendą jesteś, zaczęła w połowie lat 80. Trafiłem do ośrodka wychowawczego, bo niezgoda z moim tatą sprawiła to, że no, nie było gdzie mnie podziać, nie było domu dziecka. Babcia chyba już miała mnie też dosyć, bo nie, byłem dosyć czupurnym młodzieńcem. Trafiłem do ośrodka wychowawczego w Krupskim Młynie. Trafiłem tam na wspaniałego człowieka Franciszka Sufę. Założyłem tam gazetę, po prostu ona się nazywała, bo uważałem, że wyzuć coś z siebie, coś z siebie wydobyć, coś wykreować. Franciszek Sufa. W internecie sprawdziłem, ten człowiek dzisiaj, wówczas jako szef podstawowej organizacji partyjnej w Krupskim Młynie, ale jednocześnie był moim ojcem chrzestnym przy bierzmowaniu. On się tym nie krygował w ogóle, on miał to w głębokim poważaniu. On zwrócił się do biskupa, że ten rocznik tych młodych ludzi z ośrodka wychowawczego powinny zostać ci wszyscy ludzie bierzmowani. I Franciszek Sufa każdemu położył rękę. Dla mnie, no, ja może nie odbierałem tego sakramentu tak poważnie, jak dzisiaj bym to przyjmował, ale mnie to bardzo ujęło. Jak się dowiaduję z internetu, że Franciszek Sufa dzisiaj jest wójtem, czy też szefem Rady Gminy w Krupskim Młynie i z ramienia partii, po której stronie serce moje cały czas jest, to tylko radość moją, Boże Święty, wzbudza. Uzyskanie pełnoletności, rozstałem się z tym miejscem, wróciłem do Krakowa. A tutaj, a w Krakowie, no przecież już rewolucja praktycznie była, bo to był 86-87 rok. Wzmocniłem sobie anteną miedzianą na strychu Wolną Europę. Miałem wieżę Radmor podłączoną do anteny i coś 16 metrów taka otoczka miedziana przez cały strych przebiegała, żeby ta Wolna Europa mi szła jak najlepiej. Ja raczej byłem wśród tych ludzi, którzy chcieli szybko naraz i nie wierzyli komunistom. Tamci chcieli zawierzyć komunistom, a my tak a priori założyliśmy, że komunistom nie należy wierzyć, pomni tego, co komuniści wyprawiali przez 40 lat tego, co było wcześniej. Antykomunistyczny front, afront pismo. Afront, tak. Znaczy, nie było pismo, to było... A afront był miejscem spotkania ludzi, których spoiwem takim naprawdę był zoologiczny, czysty. Taki jasny, czysty, taki bez żadnych naleciałości antykomunizm zdrowy, którzy odrzucali jakikolwiek kompromis, jakąkolwiek możliwość dogadania się z nimi, bo wiadomo było, że ich zasadą jest oszukać. Bij bolszewika w każdej go postaci, bo to jest twój największy dzisiaj wróg. To przecież on kościami twoich braci brukował sieć swych niezliczonych dróg. To przecież on na Sybir gnał twe dzieci, a z jęków ich wesołą składał pieśń. To przecież on dziś ojców naszych gniecie i każe im komuny jarzmo nieść. To przecież on w katyńskim ciemnym lesie wbił w polską pierś znienacka ostry nóż, mordując tam najlepszych polskich synów.
jak podły zbir, nikczemny zdrajca tchórz. Jak chodzi o pomnik Lenina, to niektórzy pamiętają to hasło, kiedy rower stanął pod pomnikiem Lenina, masz tu rower, stare buty i spierdolaj z nowej huty. Natomiast twoja ekipa podpalała ten pomnik Lenina. Jak to dokładnie było? Troszeczkę inaczej. Znaczy też może nie moja ekipa, ja współuczestniczyłem w działaniach ludzi, którzy to czynili. Gdy mu nogę urwało. No nie urwało, no ktoś sprawił, że ta noga została urwana. Leninowi. Pomnik Lenina w Nowej Hucie był jedynym pomnikiem Lenina w Polsce. My rozpoczęliśmy walkę z tym pomnikiem Lenina, uznając, że jest to symbol sowieckiej dominacji w dzielnicy, która wbrew założeniom twórców tego przedsięwzięcia, czyli wrzucę do Koptowania, do Krakowa, proletariackiej dzielnicy, bez kościołów, bez wszystkiego, co ludzie z prowincji przybyli, ja ich nie porównuję do słoików obecnych dzisiejszych, bo to całkiem inna bajka. Ci ludzie przybyli z prowincji, i na siłę ich indoktrynowano. Natomiast ci ludzie jednak zachowali jednak tradycję i wiarę. Oni mieli w zamiarze poczynić narość na inteligencki, niby konserwatywny, prawicowy Kraków, a ta huta im się odwinęła. Zawsze tam tych butelek z benzyną dla nas starczyło. Także te zadymy były na tyle efektowne, że mogła o nich wspomnieć zachodnia telewizja jakaś. Wspomnijmy, bo jest szczególna okazja, zmarł Marek Dyka, który był z Nowej Huty, z Federacji Młodzieży Walczącej. On o tej Nowej Hucie też z takim kiedyś przejęciem mi opowiadał. Jego rola i rola takich chłopaków była w tym kompletnie dla komuny zaskakująca, tak? No, fenomen Marka Dyki to jest człowiek, który nigdy w życiu. On od kilku dni jest człowiekiem, którego nazywać należy świętej pamięci. Jego fenomen polega na tym, że nigdy w życiu, nigdy on, jak znam Mareczka, nigdy nie ubiegał się o jakikolwiek splendor, o jakiekolwiek docenienie tego, co robił, a zrobił wiele. Był jeden z tych bezimiennych, Piotrze, był jednym z tych, którzy nie wystawiali piersi ordery. My się teraz orientowaliśmy, gdy on odszedł, że on nie został uhonorowany przez państwo polskie niczym. I uważam, że powinnością tego rządu, szczególnie tego rządu, jest docenienie ich, zabezpieczenie ich przyszłości. Urodziliśmy się w roku 1968, taki paradoksalny transparent pojawił się. Wcześniej jeszcze dostałeś wyrok za to, że uciekłeś z wojska. Ja byłem facetem, który stał całą noc pod księgarnią na ulicy Podwale w Krakowie, żeby dostać książkę Andrzeja Garlickiego Przed i po maju. Bo ja oddychałem tym, co się działo w Polsce przedwojennej. Zafascynowałem się w pewnym sensie Konfederacją Polski, tym, że tak bardzo punktowali jednak niepodległość, że akcentowali też to, że są Piłsudczykami, że ja uważam, że sanacja, sanacja, że jest najważniejszą, jak sama nazwa mówi, żeby uzdrowić sytuację. To mnie bardzo ujęło. I zresztą do dzisiaj stoję przy tym, że zresztą uważam dobrą zmianę dzisiaj za ruch w pewnym sensie sanacyjny. Więc pijmy wino, szwoleżerowie, niech smutki zginą w rozbitym szkle. Gdy nas nie stanie, nikt się nie dowie, czy dobrze było nam, czy źle. A gdy cię zdradzi piękna dziewczyna, to ty się, bracie, z tego śmiej. Miłej kompanii napij się wina i bolszewika w mordę lej. Miłej kompanii napij się wina i bolszewika w mordę lej. Bo przyjdą czasy, że te kutasy będą przed nami na baczność stać. Dłoń nam nie zadrży jak liść osiki, gdy będziemy w ruskie mordy lać. Trzeba powołać firmę, która
weźmie na siebie radykalniejsze działania, które może nie przystoją tym, które jednak te poważne szyldy na drzewcach dzierżą. Powołaliśmy Front Antykomunistyczny. I Front Antykomunistyczny w swojej deklaracji jawnie rzucił wyzwanie porządkowi rzeczy, że jeżeli nie odetniemy tej hydrze wszystkich łbów naraz i nagle, no to postępu żadnego nie będzie. Dzisiaj z perspektywy tych 30 kilku lat nasze wyzwanie okazało się słuszne i prorocze, ale wtedy nie mogliśmy o tym wiedzieć i wyszliśmy na jakichś wariatów, prawda, i tak nas traktowano. Jakie to były te bardziej radykalne działania, których poważne firmy nie mogły na siebie wziąć? No, zlikwidować, zdelegalizować i osądzić. Natychmiast, to było dosyć buńczuczne, Piotrze, to było wykonalne w czasie, gdy poważne siły polityczne przystępowały do kompromisu, prawda? To wiadomo było, że to się udać nie może, ale w deklaracjach, no owszem, dlaczego nie? Mogliśmy coś takiego rzucić i mogliśmy podpisać, na przykład, no, rozpierdolamy to i to, nie? Albo wchodzimy tam i tam i zajmujemy to i to i nikt nas stąd nie ruszy. A rozpierdolaliście komitet wojewódzki, tak? Też troszkę, ale najpierw był Lenin. Lenin był dla nas takim wyzwaniem, był jednak symbolem pewnej dominacji, był symbolem dominacji. Jedyny pomnik Lenina w Polsce stoi w mojej kochanej Nowej Hucie, w której spędziłem trochę czasu, namykałem się gazu, dostałem w pierdolę. Nie, i moi koledzy, między innymi Marek Dyka, świętej pamięci i wielu innych. My mieliśmy nieprzyjemność spotkać się z delegacją. Aleksander Hall był wówczas ministrem do spraw kontaktu z partiami politycznymi bodajże. Tak to chyba się nazywało. Tak się to nazywało. Wcześniej ten cykl tych rejterat na Lenina polegał na tym, że organizował się happeningi. Podpisaliśmy to jako Afront, Ruch Społeczeństwa Alternatywnego, że tam przynieść farby i pędzel, my go molujemy w kwiatki, zrobimy takie muciazi, że go w końcu zdejmą. Ale w końcu opanowała nas jakaś despera. No co jest? Nie ma tego muru berlińskiego, już Europa się staje Europą, a ten Lenin tam tutaj dominuje nam i to jest kłopot dla nas był, dlatego że Nowa Huta była mocnym miejscem, tutaj były mocne zadymy. No i napisaliśmy na tych plakatach zapowiadających demonstrację, nie przynoś farby pędzli, to nie będzie happening, nie? Żeby zdecydować, że to nie będzie happening. I ten Oleg Hall tam zaczął się wynaturzać i mówić, że to jednak no to sojusze. Nie zrozumieliśmy sojuszy w ogóle. W końcu wszedł na tonację, że ten gaz i ropa, że to jest ważne. My zrobiliśmy taką zadymę, że zjęli tego Lenina. Czyli postawienie tych przepraszam, miękiszonów, nie? To jest w nomenklaturze teraz obecnie. Mogę użyć słowa miękiszon. Postawienie przed faktem dokonanym dało jakiś fakt, bo kurwa 8 grudnia tego Lenina nie było, nie? Znaczy, że oni jakieś byli, przepraszam, że trzęśli się. Nie wiadomo przed czym tak naprawdę, bo to nie chodziło o pomnik, a nam chodziło jednak o pomnik. Trzecia Rzeczpospolita, piękna, nowa, powstaje. Niektórzy idą na te różne układy. Jak ty widziałeś tą nową rzeczywistość? Jakie były wasze przemyślenia najróżniejszych zadymiarzy krakowskich od prawa po Marka Kurzyńca, anarchistę. Kraków był silnym ośrodkiem takiego fermentu, że nie godzimy się na to. No nie, no Kraków był na pewno miejscem, w którym nie godzą się na okrągły stół, bo jednak tę krakowską opozycję tworzyli ludzie. I to jest ciekawe, jeżeli spojrzeć na statystyki, przede wszystkim studenci historii, którzy wiedzieli coś o stanie rzeczy z przeszłości. Widziałem te jednak wilgotne oczka Pawłów Grasiów i innych, którzy bardzo chcieli jednak zostać tymi
członkami elit III Rzeczpospolitej. 90. lata, Liga Republikańska wśród tych licznych szyldów krakowskich. Mariusz Kamiński czy Maciej Wąsik, dzisiaj znani politycy w obecnym rządzie, byli w tej Lidze Republikańskiej. Jaka była jej rola? Co ty w niej robiłaś? W 1991 roku, jak Rosjanie zaatakowali wieżę telewizyjną w Wilnie, to taki ostatnim oddechem tej naszej ekipy krakowskiej, gdzie te kilka tysięcy ludzi przyszło po konsulat sowiecki, no to przyznaję się, dzisiaj 30 lat minęło, mogę przyznać się do podpalenia placówki dyplomatycznej. Odpaliłem kilka koktajli Mołotowa na mocnym wkurwie. Ale to tak był nasz odzew młodzieży Krakowa, że my się tak sygnowaliśmy w niektórych oświadczeniach. Młodzież Krakowa jest zdolna do wielu rzeczy. Podpaliśmy skurwysynów na ulicy Bohaterów Westerplatte ówczesnej, żeby sobie nie myśleli. I to się zdarzyło dzień po tym, jak Paweł Chojnacki od plutonu antyterrorystycznego oberwał głowę kaskiem. Też to jakaś retorsja z naszej strony. Niczego nie żałuję. Dzisiaj się mogę do tego przyznać, bo 25 lat minęło. Przedawnienie. Podpaliłem placówkę dyplomatyczną. I samo zadowolenie jakieś w pewnym sensie pomogło. Paweł Chojnacki, który był już w wywiadzie z chuliganem, wydał także pismo Piątek wieczorem, w którym ty publikowałeś. To już taka dosyć mocna alternatywa, można powiedzieć. Nie, no to ja tam w trendy czyniłem tylko do Piątku wieczorem. Dzisiaj z racji dystansu jednak czasowego uznam, że nie do końca było to kontrolowane korzystanie z wolności, która była nam dana wtedy. Pismo Piątek wieczorem było mocno frikowe, jeżeli mogę taką nomenklaturą się posłużyć. Zahaczało o wiele tematów, ale nie do końca. Dzisiaj bym je cenzurował. Byliście anty do tego nowego, co powstawało, tak, z różnych pozycji ideologicznych, światopoglądowych. Rozpoznawaliście nowy system bojem, można powiedzieć. W 1991 roku, gdy Kongres Aferałów objął władzę, nie? Ja zwracałem na to uwagę kolegom, że jednak tutaj powinniśmy wyrazić coś przeciwko tym ideologom. Mi się to wydawało wtedy utopią, nie? Powiedzmy o tym nowym systemie coś ważnego. Był tutaj Radosław Huget, twój kolega, który tak na początku trafił do tegoż Kongresu Aferałów. Oczywiście jak rozpoznał, cóż to takiego, z niego się wycofał. On mówi, że ja później przez lata wiedziałem, że w Krakowie nie znajdę pracy. Czyli nowy, taki postkolonialny, postkomunistyczny system na tyle kontrolował te miejsca, w których były pieniądze, że był zdolny do takich rzeczy, że to ani był już komunizm, ani kapitalizm, jakaś taka, to jak Solzhenitsyn pisał, nowa hybryda, tak? Hybryda. I właśnie dlatego, że Radek Huget już nie znalazł pracy, gdy może na moment wsiąkł, zorientował się w czym rzecz. A ja sobie załatwiłem sam pracę. Ja ściągałem złote zegarków. Nie wiem, jeżeli Sylwia Spurek albo Greta Thunberg mnie słyszy w tej chwili, to pewnie będzie chciała mnie skazać na karę śmierci, ale to nie była bardzo... To było ściąganie złota z zegarków? Ściąganie złota z zegarków to było pozyskiwanie starych zegarków od pracowników dużych zakładów pracy. A ja im oferowałem całkiem nowe zegarki elektroniczne sprowadzane przez przemytników. 25 lat minęło, mogę o tym spokojnie mówić. W końcu już to wywiad z chuliganem. Ja im oferowałem nowe elektroniczne zegarki, nawet zdarzało się, że wodoodporne. Oni w zamian za to otrzymywałem stare zegarki. Ale każdy stary zegarek wyprodukowany w krajach RWPG był pokryty albo 10, albo 25-mikronową warstwą złota. I na tym polegała nie ekologiczna działalność, czyli ja musiałem na wolnym powietrzu odzyskiwać to złoto, czyli wyabsorbować w powietrze to, co było pomiędzy złotem a złotem. Czyli to wszystko szło. No, czyli w jakiej postaci to złoto otrzymywałaś? W postaci wiórków złotych, ale wcześniej trzeba było kwasy azotowym to
to zanurzyć. I co potem z tymi wiórkami? Potem te wiórki, zresztą no kolega mój, również zaangażowany w działalność, ale dobrze wykwalifikowany. Robił mi z tego zlewki, cechował i sprzedawałem to jako złoto prawdziwe. Ale zarejestrowałem działalność gospodarczą jako skup złomu zegarmistrzowskiego. No i utrzymywałem się z tego przez 2 lata. Także i całkiem nieźle mi się udało. Miałeś różnej pracy. Różnej. Sprzedawałeś, handlowałeś przy Bramie Floriańskiej. Też, na ulicy Floriańskiej, tak. Nawet Piotrze, pan Andrzej Urbańczyk, nasz... Sztandarowy później wróg z SLD poseł, tak? Sztandarowy wróg SLD. Po naszych spotkaniach, no, do dosyć napiętych, nie? Na okoliczność tych 2 razy w roku uroczystości, który otrzymywał od nas, ja nie wiem jak to ująć, no... odpowiedź na bo chciał składać postkomunista kwiaty pod pomnikiem katyńskim, tak? Tak. Andrzej Urbańczyk chciał składać kwiaty pod pomnikiem katyńskim, a wcześniej był szefem Telewizji Kraków, czy też informacji w Telewizji Kraków i w latach 80., gdy my usiłowaliśmy składać tam kwiaty, no straszne rzeczy o nas emitowały ten ośrodek Telewizji Kraków, tych krakowskich komunistów. Oni byli troszeczkę inni niż ogólnopolscy, bo tam był Andrzej Urbańczyk, człowiek mediów, był tam Andrzej Jeszke, człowiek kultury, Andrzej Kulsk, człowiek kultury, pan Aleksander Krawczyk, człowiek kultury. Oni się tam fajnie przemycali. Nam się przynajmniej wydawało wtedy, że my dobijaliśmy, że usiadliśmy w tej hydrze łby po kolei. Oczywiście to byliśmy bardzo naiwni wtedy, nie wiedząc ile ta hydra ma głów i gdzie pochowanych. Wiedzieliśmy, że w Krakowie jest niezły grunt na Ligę Republikańską, bo jednak ten grunt był. No i co? No i ruszyliśmy z marszu w 96 roku do roboty. No i trochę się nam udało jednak rozruszać środowisko. Ta Liga Republikańska. Najważniejszym jednak dla mnie było, żeby ta sztafeta pokoleń, żeby ci ludzie, którzy te komunę tym sztyletem Misericordia, prawda, już podrzynali jej garło, tak jak nam się wtedy wydawało, żeby oni przekazali pałeczkę tym młodym. Na przodku złych mogile, ale z nich ci klękam, od Cieplickiego z Grycem, idę dla Andrzejka, ja z Bałachowiczem, pędzę tu ze Stoni. Zamykam oczy, jeszcze słychać ten tet koni. Próbuję ostrzec warkiem, towarzyszy broń drżą, ręce bije serce, podpływa po skroni. Strzelają do nich Niemcy, jak do kaczek. Jadę czołgiem i na ostrzecz na mundurze moim paczek. Nigdy nie płaczę nad losem moim własnym, siedzę w celi śmierci obok upaszki. Choć jeszcze chwilę temu w Orzianach dawałem radę, szedłem z moim dziadkiem pod ostrą bramę. Pod Monte Cassino biegłem za pradziadkiem, z polskimi lotnikami walczyłem o Anglię, znów z czarną brygadą. Chcę się bić o Francję, koło mnie królowa, wyzwoliliśmy Holandię. Dziś patrzę na Polaków, których chce się wywieźć w pole. Wołam, chodźmy razem w sztafecie po kole. Dla tych antykomunistów z tego pokolenia to Newelicz był jakiś taki wzór, legenda trochę, który nie, puszczał no. Różne pomysły tych happeningów. Nie, no bez przesady. No. Sprowadziłeś sobowtóra Kwaśniewskiego również kiedyś do Krakowa. Jak to już było? Uznałem, że ten sobowtór, jeżeli wystąpi na rynku głównym w Krakowie, jeżeli przedstawi swój program wyborczy, który polega na tym, żeby oddać homoseksualistom dzieci na wychowanie, dużo więcej innych złych rzeczy. Jeżeli on to przedstawi na rynku głównym publicznie, no to będą fajne hece, nie? Że może ludzie się będą zdragać przed tym, żeby na niego głosować. Na Ligi Republikańskiej, ostatnią imprezę tak naprawdę w Krakowie, przyszło więcej ludzi niż na oryginał, który się spotkał ze swoimi zwolennikami w hali Wisły. To jeszcze udało nam się nabrać kwiaciarki krakowskie, które myślały, że ten pan jest prawdziwy. Ale najważniejszym dla mnie było, żeby z rynku głównego Aleksander Kwaśniewski odjechał w bagażniku. Za Ligę Republikańską trochę obrywałaś. O, tak. W 97 roku pojechałem ci ja do Łeby, wiesz? Byłem na wczasach z rodziną. Nie wiadomo skąd radiowóz, takie stare Volkswageny. Były te busy.
No i wzięli mnie do tego busa, złomotali dosyć mocno, może mi zęba nie wybili, ale z lekka mi nos złamali. Ten milicjant mi się wcale nie przedstawił. No i złomotali mnie tam mocno, nie? Okazało się, że ci milicjanci, mogę mówić milicjanci, bo w 97 roku nie zachowywali się jak policjanci. Okazało się, że oni w jakimś ośrodku tych zomowców, już w III Rzeczpospolitej, mieli jakieś szkolenia i gdzieś mnie przyuważyli na jakiejś akcji w Warszawie i uznali, że taki gościu z Ligi Republikańskiej trzeba mu wpierdolić w łebie, nie? Gdzie nikt nie widzi. Jakoś tak dosyć mocno, bo byłem obolały. Narobiłem mi tam kłopotu, bo później przez 2 tygodnie mojego pobytu z rodziną w łebie nachodziłem tego porucznika, czy jak on się tam przedstawiał. Oni się wszyscy przedstawiali, Piotrowscy wtedy jakoś. No i on chyba pożałował tego jednak, że mnie wzięli do tego radiowozu. Za Ligę Republikańską miałeś tam różne niepopłacone grzywny. Słyszałem, że raz wykupił cię z aresztu Jan Rokita, znany skądinąd. Tak, Jan Maria Rokita, poseł krakowski, premier z Krakowa. Nie doszły? No, nie doszły. Bogu dzięki może. Jaką dostałeś grzywnę i ile tam miałeś siedzieć? Przecież 600 zł, czy tam kilka miesięcy. I no i mnie zamknęli po prostu do aresztu, nie? Ale koledzy uznali, że to niezasadne jest, żebym przebywał w tym areszcie i zwrócili się do Jana Rokity, żeby sfinansował wykupienie mnie z tego aresztu. No bo byłem żywicielem rodziny i chyba nie miałem tych pieniędzy. I tak faktem jest, że Jan Rokita przyczynił się do mojego uwolnienia. No i dziękuję, panie były pośle. Ale no tak, no nękali nas grzywnami, nękali nas kolegiami. To były te czasy idealnej demokracji, według dzisiejszych obrońców demokracji, można powiedzieć. Tak, to były czasy idealnej demokracji, gdy wszystko według Gazety Wyborczej musiało... przekaz Gazety Wyborczej był jedyny i słuszny, my wbrew temu występowaliśmy. Nawet na początku lat 90. redaktorzy krakowscy Gazety Wyborczej, Jerzy Skoczylas i Ed Consortes, wydrukowali taki w dodatku krakowskim spółka, Zadyma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, taki słynny artykuł, w którym uwzględniono aktywność Wojciecha Polaczka i moją, tym, że my rzekomo Zadymy na każdą okoliczność i z każdej okazji organizujemy. Oni suponowali, że my to robimy z pobudek jakichś merkantylnych, materialnych, ale to nie była prawda, nie? Oni nam to przypisywali. To było dosyć krzywdzące. Ci ludzie się opowiedzieli za porządkiem okrągłostołowym, a my go tak konsekwentnie kwestionowaliśmy. I ta działalność w Lidze Republikańskiej polegała na tym, że no, po prostu nie godziliśmy się na ten stan rzeczy, nie? Funkcjonując w tym krakowskim świecie alternatywy, poznałeś też światy dalekie od konserwatywnych. Dochodzimy do twojej sprawy związanej z narkotykami. Mówiłeś o tym już w Radiu Kraków. Jak to było z tym twoim uzależnieniem, z walką z tym, z odsiadką? Ja myślę, że jednak ten zachłysnęliśmy się troszeczkę tą wolnością i różnorako ją pojmowaliśmy. Dragi mnie porwały. Żonę oszukiwałem, że nie miałem nic wspólnego z narkotykami, z Ligą Republikańską i z działalnością, nie? Nie, no to trzeba ująć troszeczkę poważniej. Kolegom z Ligi Republikańskiej z okolic mówiłem, że nie ma nic wspólnego z Regami, a temu towarzystwu od Hiszpania mówiłem, że nie ma nic wspólnego z rodziną i z działalnością polityczną i to było potrójne życie. Nie ma takiego nałogu, który tak obezwładnia, który tak nie woli, który tak nie pozwala się wydobyć z tego. Można uczynić każdą niegodziwość. Można żyć w niezgodzie z prawdą. Przede wszystkim no nie wolno jest kłamstwo, takie potrójne wręcz w moim przypadku, nie? Priorytetem jest zdobyć to, dostać, bo to jest najważniejsze. Nie ma większej niewoli niż narkotyki jednak.
jak mnie, ja w tym stanie trwałem przez 2 czy 3 lata, nie? I gdy 8 marca 2004 roku w takich nieprzyjemnych okolicznościach, bo jednak byłem sprawcą, nie tylko używałem, ale jeszcze je produkowałem, gdy mnie policja pojmała w miejscu dokonywania tego przestępstwa, to było Zakopane, jak mi położyli na tak zwaną glebę i przyłożyli tą lufę do potylicy. Normalnie ludzie sobie myślą, że zaraz ich skończy im się życie. Ja bym wtedy odetchnął z ulgą. Tak jakby spłynęło ze mnie wszystko, co mi strasznie ciążyło. No i co? No i zamknęli mnie do więzienia. Jakie dostałeś zarzuty? Produkcja narkotyków, używanie środków zastrzeżonych. Dostałem te zarzuty. Pierwsze 4 dni spędziłem na tak zwanym doku w Zakopanem. Nie było to fajne, bo ten tak zwany głód narkotykowy mi tam zszedł. No, czułem, że zdycham. Ten stan tak zwanego schodzenia to tak naprawdę w tej bardzo modnej dzisiaj piosence i tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, to jest wesoły refren, który wszyscy śpiewają, a piosenka jest tak naprawdę smutna, bo ona opisuje ten stan, tak? Ale to w chuj nieprawda jest, to jest popkultura może, w której mnie strasznie, jak się dostałem do więzienia już później byłem w więzieniu, bo taka popularna piosenka, nieważne co w kieszeni mam, jakiś tam raper śpiewał, że to wolność jest, to gówno prawda, to bzdura jest totalna, bo to co w kieszeni masz, to ci nie woli jednak, to jest prawda, że to jest prawdziwa niewola. Mówił o tym Ojciec Święty w 91 roku, jak przyjechał do Polski i opierdalał naród za to, że on nakaże, ja później się przysłuchałem temu, co on mówił po kilkunastu latach tak naprawdę siedząc w więzieniu, że na każdym przystanku jego pielgrzymki do Polski on wyznaczył sobie każde miejsce, w którym te rekolekcje do narodu przeprowadzał, on przeznaczył na każde z kolejnych punktów dekalogu. I on mówił o tej wolności, ale wtedy naród go nie słuchał w 91 roku, gdy tutaj był, gdy wszyscy się zachłysywali tą wolnością, że uważali, że już piekła nie ma, Boga nie ma. Wiesz, to taki trochę paradoks, bo Liga Republikańska przyczyniła się do tego, że w 97 i 99 roku, gdy Jan Paweł II przyjeżdżał do Polski, to już naród go słuchał, czy słuchał mnie, bo mnie nieporównywalnie bardziej, bo te działania pobudziły jakąś kontestację, tak, także młodzieżową, tak, przeciwko tej postkomunie, przeciwko temu wszystkiemu, a ty osobiście znalazłeś się tam, gdzie się znalazłeś. Nie, no to zakłamanie i hipokryzja przeze mnie musiała przemawiać. Dla mnie spotkanie tych młodych ludzi, którzy przyjeżdżali do mnie, to jednak zapomnieli o tobie. Nie, no właśnie mnie to zastanawiało, że powinien być potępiony przez nich, powinien być, kurwa, no, po prostu, wiesz, zapomniany. Oni do mnie przyjeżdżali. Co więcej, nie tylko, że przyjeżdżali do mnie, oni mi załatwili prenumeratę Gazety Polskiej, wyobraź sobie, ja co tydzień odbierałem, tak jak wszyscy czekają na listy tam, niektórzy dłużej, niektórzy krócej, a ja co tydzień otrzymywałem list, w którym była Gazeta Polska. Ja tym w pewnym sensie oddychałem, ja to czytałem po 10 razy, bo miałem cały tydzień do następnego numeru. Ci ludzie do mnie przyjeżdżali, oni mi mówili, nie oceniamy ciebie, tylko twoje czyny. Piękny widok na Dunajec, na pewno, ale mnóstwo zakapiorów jakichś aferzystów. Po 2 latach pobytu ja widząc, że facet, który tam mięśnie ćwiczył, zmasakrował innego, ja po prostu nie wytrzymałem tego stanu i zeznawałem na niego w sądzie, nie? To są sprawy dosyć kontrowersyjne. Ja uznałem, że mój obowiązek faceta, który staje w prawdzie, jest powiedzieć, co ten zrobił, żeby poniósł za to konsekwencje. I ja się na to poważyłem jako jeden z kilkuset, nie? Uznałem, że to taki pierwszy egzamin będzie, miałem jakiś gangusów, jakiś gnoi. Później mnie ewakuowano stamtąd. Trafiłem do Strzelców Polskich, odpowiedziałem na ogłoszeniu, które znalazłem na korytarzu, że
wychowawca do spraw KO poszukuje człowieka, który mu wyciągnie gazetę. A zawsze lubiłem bawić się słowem. Nie pisałem za dużo w tych podziemnych pisemkach. Myślę, lekką formę wolałem przekazywać swoje myśli. Wychowawca potrzebował kogoś, kto mu wyda gazetkę. Tak, więzienną. Więzienną. To były właśnie te słynne recydy wieści. Nie wiem, czy słynne. No na pewno ja jakąś tam furorę na tej niwie tego resocjalizacyjnego forum, bo jakąś nagrodę znalazłem. Trafiłem na fajnego faceta, bo Jarek Timoszuk, człowiek, który się zajmuje jednak resocjalizacją przez kulturę. Tam trafiłem w Szczercach Opolskich na człowieka Józka Krawca, księdza, animatora Barki, który resocjalizował przez Chrystusa i ten dualizm dawał jakieś efekty. Ja się tam odnalazłem. Założyłem gazetę Recyd Wieści. Umówiłem się z naczelnikiem więzienia, że po półtora roku wydawania tej gazety on mnie wypuści z tego więzienia, da mi warunkowe. I co? Też pomagałem ludziom, tam pisałem im wnioski o warunkowe zwolnienie, takie, żeby były skutecznymi, ale żeby ten wniosek o warunkowe zwolnienie napisać człowiekowi, to musiałem go wyspowiadać, nie? Dowiedzieć się o nim wiele. I powiem ci, że niekiedy odpuszczałem, gdy widziałem, że nie rokuje, że to jest cwaniak, to odpuszczałem. Ale też miałem taką zasadę, że od grypsujących kasowałem paczkę papierosów, a od niegrypsujących nic. Bo uważałem, że grypsujący w polskich więzieniach to jest naleciałość rosyjska, sowiecka, że to jest taka kultura Urków. W Recydy Wieści, jak pisałeś o Dodzie, tak. To była podobno głośna sprawa w polskich zakładach karnych. Napisałem o Dodzie na 1 kwietnia 2008 roku. Umówiłem się z kierownictwem zakładu karnego, że... Tutaj artykuł o Władysławie Andersie, tutaj o historii. Tak, tak. Docierałeś tak, nie, z tym, co wiedziałeś, no i nagle prima aprilisowy numer o Dodzie. Nie, no w normalnych numerach starałem się też edukować tych ludzi. Na przykład ostatnie ofiary stanu wojennego. Uwzględniłem tam księdza Niedzielaka, Zycha i Suchowolca, nie? Też tych ludzi edukowałem. Na 1 kwietnia umówiłem się, że napiszę, że wydam numer na 1 kwietnia i napisałem, że Doda tam ewentualnie może wystąpić, pani Doda tutaj wystąpi z zespołem w ramach kameralnego występu, taka Doda akustik, ale wymagania są takie, aby na widowni znaleźli się mężczyźni dobrze umieśnieni, bo ona będzie miała zamiar tam kręcić ujęcia do swojego nowego teledysku. Oni przychodzili do mnie i pokazywali, że mają 41 już w łapie, czy oni się kwalifikują, czy te zapisy będą, czy oni będą mogli siedzieć na widowni, przychodzić z centymetrem. No ja musiałem krztusić jednak ten wybuch śmiechu, ale przyjmowałem to normalnie, nie robiłem nic w jajo. Ale co ciekawe, ja 3 miesiące później opuściłem ten zakład karny, ale tak się stało, że Te moje straszne grzechy i winy z racji uzależnienia i konsekwencji tego produkcji narkotyku, ja to więzienie opuściłem, ale ci penitencjarni święci nie zorientowali się, że wypuszczają z więzienia faceta poszukiwanego przez policję, bo jednak ten wyrok w zawieszeniu, który otrzymałem w 1999 roku za... to był milicjant według mnie, który dusił mojego kolegę z Ligi Republikańskiej. Ja no tam czynnie go napadłem, bo jakiś... I dostałem wyrok zawieszenia. Odwiesili go. Za zgodą kuratorki wybrałem się na emigrację, żeby no, jeżeli przez kilka lat mnie nie było, nie łożyłem na moich synów, to chciałem mi to jakoś rekompensować. Ich mamie i wybrałem się na emigrację, tym bardziej, że tam znajomych miałem, którzy mnie mile w Londynie mieli zamiar przyjąć, ale z granicy mnie cofnięto i z tej granicy po kryminałach różnych dotarłem do Tarnowa, gdzie spotkałem na tak zwanej celi przejściowej jegomościa, który mnie od razu wypytał, widząc nową twarz, skąd pochodzisz, pochodzę stąd, a gdzie siedziałeś, bo to są sakramentalne pytania, mówię w Szczelcach Opolskich, mówi, no pozycja w tych Szczelcach, Doda tam występowała. W 2009 roku opuściłem zakład karny. Zostałem dokumentalistą historycznym Encyklopedii Solidarności. I po takim projekcie wyjechałem do Anglii, bo jednak
jednak to była działalność w pewnym sensie pro publico bono, ale pięknie dziękuję szefowi tego przedsięwzięcia, że dostałem tą pracę. Przez 11 lat praktycznie mieszkałem w Anglii, ściągnąłem tam dwóch synów. Nie angażowałem się, uznając, że jednak te moje czyny zasługują na infamię i ostracyzm. Jednak Smoleńsk, który ta sobota smoleńska mnie dopadła w Wielkiej Brytanii, to był taki impuls, żeby coś jednak robić, nie? My postaraliśmy się, żeby na Trafalgar Square, na największym placu w Londynie, Polacy przyszli i pożegnali parę prezydencką. Niektórzy mówili: Witek, zgłoś się, weź. Tylko dlatego, no, wybili mi parę zębów, nie wiesz, tam na okoliczność tego ostatniego zjazdu, czy tam wcześniej. Ja pamiętam, w 1987 roku wszedłem na plac Matejki, miałem taki orzełek. Bóg, honor, ojczyznę. I dostałem 3 strzały za Bóg, za honor i za ojczyznę. To jeszcze bardziej mnie zapiekło, że jeszcze bardziej ja im zabawam, zrobię ziaźni, nie? Dzisiaj jesteś w tym miejscu, w którym jesteś, w telewizji Republika. Jesteś dzisiaj człowiekiem niekaranym, a zasługi, które miałeś w różnych latach, są przez wszystkich pamiętane i wszyscy powtarzają, że twoje miejsce jest dzisiaj tam, gdzie się znalazłeś. Witek Newelicz był dzisiaj moim gościem. Historia niesamowita, historia chuligana, który swoje przeżył od Ustrzyk Dolnych. Ta historia się ciągnie dzisiaj do ulicy Dzielnej, gdzie jest telewizja Republika. I to nie jest moje ostatnie słowo. I to nie jest ostatnie Witka słowo. Zrobiło się na koniec wzruszająco. A ja zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia.